Dobry, witaj po długiej nieobecności na kanale Cooking Van Podróże Kulinarne. Nie było mnie dawno, bo moją głowę zaprzątał w tym czasie drugi projekt, który realizuję, a było to oczywiście projekt przeprowadzki na wieś, czyli wiejskie inspiracje, ale jak widzicie znajduję się znowu przy kamperze, którym zawsze jeździłem na wszystkie wyprawy. Kojarzycie tego sprzęta? No pewnie. Nieraz mi towarzyszył w wyprawach i czas chyba powrócić trochę do tych wypraw, ponieważ na wsi już się osiedliłem, co możecie zobaczyć tutaj na linku do bloga, którego prowadzę prosto ze wsi, a do podróży wrócimy. Dzisiaj jestem na World Travel Show 2019 i robię relację specjalnie dla Was z tego wydarzenia, a przy okazji właśnie za chwilę porozmawiamy z właścicielem kamperów złotniccy, które nam opowie nieco więcej o fajnym pomyśle, z którego każdy z Was może skorzystać, a przynajmniej każdy z Was, kto chce podróżować i kto chce mieć na przykład własnego kampera i jeszcze na nim zarabiać. Za chwilę dowiemy się co, jak przy okazji obejrzymy te kamperki i oczywiście całą relację pokażę Wam z tego wydarzenia. Także wszystko przed nami, zapraszam do oglądania. Na przyszłość kamperów i wszystkich samochodów. Jak jestem na World Travel Show, nie może być tak, żeby zabrakło tutaj tego oto człowieka. Łukasz Złotnicki, witamy serdecznie. To właśnie kamperami Łukasza Cooking Van podróżuje. Także w oddzielnym zupełnie filmie omówimy pewien model biznesowy, który polega tak w skrócie na... Na tym, żeby kamper był nie tylko przyjemnością, ale też inwestycją, która przynosi właścicielowi konkretne profity. Konkretne, a nie takie jak lokata bankowa. No, no konkretne. Tak, także omówimy to w oddzielnym filmie, do którego linka oczywiście macie nad Łukaszem. Tu będzie link do tego filmu, a ja się z Wami żegnam. Lecę robić relację z dalszego World Travel Show. Będzie się działo. Cześć Łukasz, dzięki serdecznie, do zobaczenia. Dzięki. Wchodzimy do środka. Ta-da. O, proszę bardzo. Wchodzimy do środka. Słuchajcie, sypialnia. Sypialnia wygodna. Tu mamy prysznic, który jest zlokalizowany tak, że wyjmuje się tutaj element podłogi, zamyka się prysznic i można z niego korzystać. Fajne rozwiązanie, bo z kolei jak mamy ten element podłogi, to możemy tutaj chodzić, przemieszczać się i jest dzięki temu mniej zapchanej powierzchni. A tutaj mamy oczywiście łazieneczkę z umywalką.
to zdecydowanie dla takich osób, które lubią luz, bo no bo to 4 osoby, tylko proszę, w pełni fotele obrotowe, więc możemy sobie automatycznie tutaj wszyscy dookoła stołu usiąść. Jak sądzę, stół jest jeszcze przesuwany. Tak, już widzę, że jest na pewno przesuwany, tylko jeszcze nie wiem, która dźwignia co powoduje, a nie chcę im tego winka stąd strącić, więc nie będę ruszał. Pasy widzimy, więc na pewno 2 osoby jadą tutaj w tym miejscu, 2 osoby oczywiście tutaj, to jest na podwoziu Citroena. Też bardzo fajne, oczywiście uchylne okienko z przodu jak zawsze i oczywiście drugie 2 osoby na łóżeczku, które jest opuszczane tutaj na górze. Także tak jak w poprzednim modelu. No i tego sprzęta na pewno kojarzycie z moich filmów, bo już jeździł w naszych wyprawach. Zaraz pokażę, to jest 5-osobowy kamperek. Proszę bardzo. Łóżeczko. A nie, to nie ten! Ale bym gafę strzelił, tym nie byłem jeszcze. Ale taka sypialnia dla zakochanych. Kurczę, fajny kamper. No i dodatkowe 2 osoby, jakby ktoś się dorobił dzieci, oczywiście łóżko na górze, oczywiście kuchnia, oczywiście lodówka, wszystko jest z nim. To jest wersja 5-osobowa i oczywiście można sobie taki wynająć, można sobie taki kupić i wypożyczać, no po prostu można wszystko. Także, żegnam się z Wami z kamperów Złotnicy. Proszę, proszę. Normalnie można się wyposażyć i mieć kuchnię na zewnątrz. A jak nie, to klapę zamykamy i jedziemy dalej. O! I to jest pomysł. No, patrzcie, wreszcie jakieś miejsce, które mi się tu podoba. Odpoczywaj na wsi. Ciekawe, co to jest. Zaraz zobaczymy. Kwatera wiejska, kwatera wiejska. Dobre, 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 dobre. I moi drodzy, wygląda na to, że trochę agroturystyki i różne inne klimaty. No podoba mi się, muszę to zgłębić teraz dokładniej. Będzie zamieszczała zdjęcia i fotografie z pobytów na kwaterze. Ja cię ludziki, co tu się dzieje? To już normalnie Mikołaj chodzi. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zabięcie pasów pod polskich liniach lotniczych. Przez godzinę będę gadał, a potem rozejdziemy się do działań w podgrupach i ja wtedy z przyjemnością na wszelkie pytania odpowiem. Tutaj. Niedźwiedzi chyba zadowoleni.
najciekawsze auto. Całe dzieciństwo się na tym wychowałem. Państwa, jak każdą relację trzeba kiedyś zakończyć. Dzisiejsza była wyjątkowo szybka i naprawdę nie pokazywałem tego perfekcyjnie dokładnie, bo musiałbym tu spędzić chyba dużo, dużo więcej czasu. Słuchajcie, nie da się obejść, to jest 5 czy 6 hal. Nie da się tego obejść w jeden dzień, nie ma szans, a ja na to miałem tylko 3 godziny i to też niecałe. No bo wiecie, pogoda piękna, trzeba wykorzystywać jeszcze ostatnie podrygi jesieni i trochę popracować w polu. Więc absolutnie wszystkiego wam tu nie pokazałem. Targi podróżnicze, te akurat World Travel Show są co roku na rok coraz większe. Zwłaszcza zauważyłem wzrost rynku karawaningowego w Polsce, bo kamperów jest tu po prostu masa. Tego nie było tutaj jeszcze aż w takiej ilości, teraz się porobiło. Zresztą znowu idę i znowu wszędzie kampery. Także to jeśli chodzi o projekt Cooking Van, to fajnie, bo jakby robi się to coraz popularniejsze, więc może i nasze podróże kulinarne staną się również popularne. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za wspólne spędzenie czasu, za obejrzenie chociaż skromnego wycinka i wracam na swoje wiejskie śmieci. Zapraszam was na kanał Wiejskie Inspiracje również, czyli jeden to Cooking Van, podróże kulinarne i oczywiście wiejskieinspiracje.pl. Zapraszam, linki macie oczywiście w opisie filmu. Także dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia do kolejnych akcji, przygód, wyjazdów i wszystkiego. Ciao pa! A, pamiętajcie, jakaś łapka, jakaś subskrypcja, bo nawet jeżeli przez jakiś czas nie nagrywam filmików, to nie znaczy, że nie będę nagrywał kolejnych podróży, więc będą na pewno i będzie się działo jak zawsze.